w zimowej scenerii. Czas już zacząć przygotowania do wyjazdów, które za niedługo nastąpią. Jednym z takich przygotowań jest ponownie udoskonalona kuchnia na wyprawie. Zamontowana na samochodzie. Otwieramy. Cóż nam się ukazuje? Ukazują nam się pojemniki na przyprawy mocowane na magnes. Kubki, wiadomo, oczywiście potrzebne kieliszki. 50, 100, mocowane albo niewidziały. Cóż przybyło? Przybył pomocnik dodatkowy. Mocowany z tej strony. Niezwykle szybkie zawiasy. Powiększa nam trochę. Jak również pozwala, że możemy sobie coś dodatkowego postawić. Możemy użyć również do czytania książki, bo jest to lampa do czytania książki. Jest zamontowana łapka, łopatka, do tego, żeby nie porysować patelni. No i jest zamontowany nóż gospodarczy. Dosyć ciężko wychodzi, żeby nie wyleciał, ale jest. Przez takie umiejscowienie pewnych rzeczy zrobiło nam się bardzo dużo miejsca wolnego w szufladach. Możemy różne jeszcze inne rzeczy pochować. Wracając do kuchni, wygląda ona w całości w ten sposób. Czyli raczej wszystko jest uporządkowane, nie musimy niczego szukać po samochodzie. Na pewno nam się nic nie zgubi, bo zamykając zobaczymy, że czegoś nie ma puste miejsce, to znaczy coś zostawiliśmy. Ciekawe, czy bardzo mu tam grzeje się ciepło. Ale podziwiam za desperację. No widoki ma na pewno super.